Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką dziecięcą i terapeutką integracji sensorycznej i dzisiaj o tym, kiedy powinno się odstawić smoczek i dlaczego. Zapraszam. Wielu rodziców nie wyobraża sobie życia z maluchem bez smoczka. Ratuje w wielu sytuacjach i stosujemy go, mimo iż wiemy, jakie niesie ze sobą ryzyko. Jednak stosowanie smoczka ma też swoje zalety. Poza tym, że smoczek uspokaja dziecko i zaspokaja jego instynkt ssania, to Kanadyjskie Stowarzyszenie Stomatologiczne zaleca smoczki zamiast ssania kciuka, ponieważ rodzicowi łatwiej jest kontrolować nawyk ssania. Ja kciuk ssałam bardzo długo i chodziłam do ortodonty. Pamiętam sytuację, że ugryzłam lekarkę właśnie w palec, jak mi masowała dziąsło. Także taki nawyk i taki też nie jest dobry, jeśli jest właśnie przedłużający się. Odradzają oni też umieszczanie na smoczku cukru, miodu czy syropu kukurydzianego ze względu na ryzyko rozwoju próchnicy, bo są też takie pomysły, żeby dziecko właśnie bardziej zachęcić do smoczka, bo niektóre nie są smoczkowe. To właśnie rodzice czy dziadkowie maczają ten smoczek w różnych słodkich produktach, żeby właśnie było smaczniejsze dla dziecka, a to jednak ryzyko rozwoju próchnicy się zwiększa. Twierdzą też, że nawyk ssania powinien ustać przed wyrzynaniem się zębów stałych. W kilku badaniach wykazano, że używanie smoczków zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci niemowląt, czyli SIDS. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zalety smoczków. Teraz powiem o zagrożeniach płynących ze zbyt długiego stosowania smoczków u dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że niemowlętom karmionym piersią nie należy podawać smoczków. I potwierdza to kilka badań wykazujących silny związek między używaniem smoczka, a wcześniejszym odstawieniem od piersi. Czyli kobiety, które chcą karmić piersią długo, nie powinny dawać smoczka dziecku, ponieważ może to zaburzyć właśnie karmienie piersią. Ssanie smoczka może upośledzać funkcjonowanie trąbki Eustachiusza poprzez zmianę jej drożności i równowagi ciśnień między nosogardłem a uchem środkowym. Nawracające ostre zapalenie ucha środkowego może być właśnie skutkiem tego używania smoczka. Także jak wasze dziecko ma takie dolegliwości, to zastanówcie się, czy za długo nie używa smoczka. Kolejnym skutkiem wynikającym z długotrwałego używania smoczka są poważne wady zgryzu. I wady te to zgryz otwarty, tyłozgryz lub właśnie zwężenie szczęki. Czyli to są też takie podniebienia gotyckie, bardzo wąskie tutaj te łuki szczęki, łuki zębów. Także no, później się wydaje kupę forsy na to, żeby te zęby naprostować bądź rozszerzyć te szczęki, więc to też jest kolejny powód na to, żeby tych smoczków nie używać za długo. Niedawne badanie wykazało znaczące różnice w charakterystyce łuku zębowego i okluzji u użytkowników w wieku 24 i 36 miesięcy w porównaniu z tymi, którzy przestali ssać smoczek w wieku 12 miesięcy. Bo bardzo często okazuje się, że dzieci 2-3-letnie, a nawet starsze, bo znam nawet takie 6-7-letnie, które używają smoczka. Także to tylko robi patologię w jamie ustnej i w ogóle bardzo nieprawidłowy nawyk. Dziecko uczy się jakichś mechanizmów zastępczych nie tu, gdzie powinno. Inne badanie dotyczyło dzieci ssących smoczek w wieku od 2 do 5 lat i również wykazano znaczny wzrost zgryzu nagryzowego, powyżej 4 mm, zgryzu otwartego, czyli nie domykają się zęby, i tylnego właśnie u użytkowników smoczków. Im dłuższe było używanie smoczków w miesiącach, jeśli chodzi o porównywanie, tym silniejszy związek był ze zgryzem właśnie otwartym i krzyżowym. I zarówno przedłużone używanie smoczka, jak i ssanie kciuka, bo tak samo, wyraźnie wpływają na kształtowanie się zgryzu, nawet właśnie w dorosłym życiu. I długotrwałe stosowanie smoczka powoduje również seplenienie międzyzębowe oraz obniża mięsień okrężny ust, który wpływa na prawidłową wymowę głosek P, B, M czy też SI, CI, GI. I próchnica zębów, wady zgryzu, recesja dziąseł to często wymieniane problemy związane właśnie z używaniem smoczków. I większość badań wykazała, że problemy te występują tylko przy długotrwałym
czyli po 4 roku życia, lub niewłaściwym stosowaniu, na przykład słodzony smoczek. W innym badaniu wykazano, że tylko 4% dzieci miało nierówne zęby, jeśli przestały ssać smoczek przed ukończeniem 2 roku życia. 32% dzieci badanych, które miały krzywe zęby, przestały używać smoczka w 3 roku życia. Natomiast aż 71% dzieci miało nierówne zęby, przestając ssać smoczek w 4 roku życia. Także im dalej używamy smoczek, im dłużej, tym bardziej krzywe zęby. Rozwój alergii na lateks, próchnica zębów, owrzodzenia jamy ustnej, zaburzenia snu to inne problemy właśnie związane z używaniem smoczków. I najlepszym sposobem zapobiegania negatywnym skutkom używania smoczka jest jego wczesne odstawienie, czyli do 6 miesiąca życia. W wieku 6 miesięcy niemowlęta na ogół potrafią zasnąć bez użycia smoczka, tak samo bez użycia piersi. Nawyk ssania smoczka jeszcze właśnie nie wszedł na dobre i możemy dużo zrobić w tym wieku, żeby pozbyć się tego smoczka albo właśnie zasypiania nocnego przy piersi. I będzie na pewno dużo łatwiej wcześniej niż później. Sami wiecie, jak zerwać z jakimś właśnie niekorzystnym nawykiem. Jeśli stosujemy smoczek po 6 miesiącu życia, dziecko do spania, właśnie dziecko do spania i do drzemek, to może on negatywnie wpływać na sen dziecka i skutkować częstszymi nocnymi pobudkami, a także krótszymi drzemkami. Przez ciągłe ssanie smoczka w ciągu dnia dziecko rzadziej bawi się zabawkami. Mówimy właśnie o niemowlaczku. Pamiętajmy też, że dzieci w tym wieku poznają przedmioty poprzez właśnie wkładanie ich do buzi. Smoczek po 6 miesiącu życia sprawia, że dziecku trudniej jest wydawać odgłosy gruchania, gaworzenia, które są właśnie wczesnymi etapami rozwijania umiejętności komunikacyjnych. A to może właśnie negatywnie wpłynąć na ich rozwój motoryczny, a także na rozwój poznawczy i rozwój mowy. Kolejna rzecz to, kiedy dziecko ząbkuje, jest ryzyko, że smoczek przegryzie i połknie część smoczka. Więc jeśli chcesz uniknąć problemów, o których wspomniałam, zaplanuj odstawienie smoczka. Musisz być w tym konsekwentny, konsekwentna, bo jeśli odpuścisz 2 razy dziecku, to ono będzie wiedziało, że w końcu odpuścisz i będzie tak długo płakało, aż do skutku, bo wie, że ty się po prostu złamiesz i dasz mu ten smoczek. A jeśli będziesz konsekwentna, zrozumie, ok, nie ma smoczka, jest ciężko, ale 2-3 dni i będzie po kłopocie. Przy okazji zachęcam właśnie do pobrania mojej bezpłatnej karty rozwoju dziecka 0-12 miesięcy, dzięki której będziesz wiedziała, na jakie rzeczy i kiedy trzeba czekać, na co zwrócić uwagę, kiedy co powinno się pojawić. I wracając do smoczka, to ważna jest również częstotliwość ssania i intensywność. Może mieć duży wpływ na to, czy w przyszłości pojawią się właśnie problemy. Dlatego naprawdę prostym rozwiązaniem na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych problemów stomatologicznych u malucha jest ograniczanie korzystania smoczka przez podawanie dziecku smoczka tylko wtedy, gdy potrzebuje ukojenia bądź przed drzemką lub spaniem. Chociaż tu właśnie te nieprawidłowe nawyki, ale mówimy o malutkim dziecku, dlatego też tylko wtedy, kiedy dziecko po prostu jest do uspokojenia i potrzebuje pomocy, tylko wtedy można próbować właśnie z tym smoczkiem. Gorzej, jeśli dziecko ma cały dzień smoczek w buzi bądź śpi z nim, wtedy będzie trzeba stopniowo ograniczać, na przykład w ciągu zabawy, czyli na przykład kiedy dziecko się bawi i jest pogodne, to nie dawaj wtedy smoczka. Natomiast kiedy są bardziej stresujące sytuacje, podróż, wyjście bądź właśnie przed drzemką, to ok. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zrezygnować ze smoczka przed 6 miesiącem życia, choć bardzo do tego zachęcam, to możesz rozważyć przejście na smoczek ortodontyczny. I smoczki ortodontyczne mają zminimalizować ryzyko rozwoju problemów z zębami dziecka, rozwoju kości szczęki i podniebienia. Jednak badania wskazują, że długotrwałe stosowanie smoczka, w tym smoczka ortodontycznego, może prowadzić do rozwoju niewspółosiowości zębów u dziecka. W jednym z badań wykazano, że dzieci, które używały dowolnego rodzaju smoczka, niezależnie od tego, czy był to smoczek ortodontyczny czy konwencjonalny, były bardziej narażone na problemy z zębami w przyszłości w porównaniu z dziećmi, które nie miały nawyku ssania smoczka. I co do uspokajania smoczkiem, to o ile właśnie do 6 miesiąca jest ok, to jednak po 6 miesiącu dziecko chce ci wiele zakomunikować, wcześniej oczywiście też. I reagowanie na płacz, marudzenie dziecka smoczkiem będzie zaburzało waszą komunikację, ponieważ dziecko komunikuje płaczem na przykład, że jest głodne, znudzone, zmęczone.
że jest mu zimno, gorąco, że chce się bawić, przytulić. I jeśli na każdą potrzebę dziecka będziemy reagować właśnie smoczkiem, to po pierwsze wprowadzamy bardzo szkodliwy nawyk, a po drugie dziecko nie uczy się regulowania emocji, rozwiązywania problemów, zauważania tych emocji itd. Wpływa to bardzo negatywnie na rozwój poznawczy i emocjonalny, też na Waszą więź. Więc zamiast smoczek, przytul, wyjaśnij, zauważ, jak się dziecko czuje, bądź przy nim. Reaguj właśnie świadomie na potrzeby dziecka. Także zachęcam Cię do tego, żeby przemyśleć, jeśli Twoje dziecko używa smoczka bardzo długo, to ograniczaj w ciągu dnia w zabawie, potem ograniczaj w drzemkach dziennych i na końcu po prostu zabierz smoczek na przed spaniem nocnym. Dasz radę. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał filmik, czy był pomocny. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania. To też pomoże przebić się tym filmom do większej ilości ludzi, a myślę, że są pomocne i wiele dzieci uniknęłoby wielu problemów, tak samo właśnie całe rodziny. Także zachęcam do tego i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki i cześć!